Cześć, ze strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirt It More. Jesteśmy w Kołtach i właśnie skończyliśmy ostatni wyjazdy Dirt It More do Czech. I w tym odcinku zobaczycie, jak taki wyjazd wygląda. Właśnie pod bike parkiem Kazura, to jest nasze miejsce spotkań, stąd ruszamy do Czech. Właśnie czekamy na pozostałych kursantów, zapakujemy ich na przyczepkę, bagaże do środka i komfortowo jedziemy na wyjazd do Czech. Tak? Smacznego. Dziękuję. Ekipa z Warszawy już wyjechała, na ten wyjazd jedzie cała kadra, będzie Piotrek, Natalia, Andrzej, jak jestem przekonany, że uczestnicy będą w dobrych rękach. Jeżeli chodzi o transport na nasze wyjazdy, to możecie jechać z ekipą z Warszawy, możecie jechać z dowolnego miejsca na świecie własnym transportem, ale możecie też z okolic Bielska, a nawet Katowic jechać ze mną. Na ten wyjazd ja jadę sam, ale zdarza się, że z tych okolic po prostu ktoś jedzie ze mną, wtedy jadę busem i w fajnych okolicznościach jedzie się prosto na miejsce. Stąd mam bliżej, więc za chwilę wyjeżdżam i widzimy się już w Czechach. Jesteśmy nad wielkim czeskim morzem, morzem buzacji. Drodzy Państwo, ja przypominam, że mamy wyjazd Dirt It More, mamy dużo luzu, ale jest to wyjazd sportowy, regeneracja jest bardzo ważna, więc tak. Co Pan powie? Więc jutro się widzimy rano o 7.45 na śniadaniu. Generalnie mam wrażenie, że dzisiaj będzie fajny dzień na rowerze. Nie jeden, nie ostatni, nie pierwszy. Wiadomo. Pakowanko, potem będzie jedzonko i wyjeżdżanko, a potem jeżdżonko. Tylko na rowerze. Na rowerze już 18 lat. Na początku jako dzieciak jeździłem na zawody. Sprawdzałem różne spoty. Na teraz, jak już jestem bardziej dorosły i odpowiedzialny, to mam przyjemność zabierać naszych kursantów i przyjaciół Dirt It More w góry. Jeździmy wspólnie progresować, uczyć się kolarstwa grawitacyjnego, uczyć się tej kultury, tej zajawki, tego wspaniałego sportu. No i dzisiaj mam przyjemność gościć w Mercedesie naszych przyjaciół i kursantów. To my jesteśmy, cześć. Słuchaj, który to twój wyjazd? W tym roku czwarty. I czujesz, że coś się zmienia w swoim życiu? Wszystko. Coraz bardziej się boję jeździć. Zawsze jest fajnie wyjechać w górę. Fajnie z dobrą ekipą. No i fajnie jest dobrze progresować. Pięć, siedem kilometrów. Było co najmniej 9. No więc tak, ogólnie jesteśmy właśnie i sprawdzamy tutaj wszystkie rowery po kolei. Każdy rower jest inny, każde zawieszenie inaczej działa, każdy ma zupełnie inną wagę, preferencje co do jazdy, do stylu oraz tras, których jeździ. Więc tak naprawdę sprawdzamy każdy rower, żeby ustawić go jak najlepiej pod zawodnika, oczywiście też według naszych jakby doświadczeń. Tyle mocy dają. Znam, bardzo dobre. Najlepsze właśnie buraczane i solo na borówka. No, jak się zje trzy, idę olo. Pierwszego dnia jesteśmy w bikeparku Koprivna. Ogólnie cała ekipa zwiedziła kilkadziesiąt bikeparków w Europie i musimy przyznać, że jeden z
takich bike parków idealnych na sam początek to właśnie z Coprizna. Jest tu wszystkiego dużo, ale też nie jest hardkorowo, dość przewidywalnie. Z naszego doświadczenia dla nas nie jest to może najlepszy bike park, który my chcemy jeździć, ale z doświadczenia kursantów, jak pytamy, to jest to prawie zawsze bike park numer jeden. Więc cieszę się, że zaczynamy w Coprivnej, szczególnie, że mamy dużą grupę od osób początkujących do mocno zaawansowanych. Jestem przekonany, że dzisiaj każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Bez względu na grupę zawsze zaczynamy od pachołku, bo to buduje fundament. Ludzie mogą się czuć bardzo pewnie na rowerze, ale jeżeli mają zły fundament, to dochodzą bardzo szybko do szklanego sufitu i nie są w stanie tego przeskoczyć, bo po prostu mają źle zbudowane nawyki. I nawet się okazuje, że ktoś to super przecinał na wprost, wjeżdża na pachołki i nagle, kury, ciało się nie układa, więc pachołki są zawsze bardzo ważne na początku. Zawsze powtarzamy, że najważniejsze są 4P, czyli nie tylko chodzi o pozycję, ale najpierw patrzysz, potem planujesz, potem pozycja, a dopiero potem przejeżdżasz. A potem jest ostatnie najważniejsze P, czwarte, czyli prędko. Tak, prędki Andrzej. Dobry był. Nocno, docik na palce i skok! Samo się zrobiło. Progres wymaga przełamywania siebie. I właśnie jesteśmy w takim miejscu, gdzie pod kontrolą instruktorów możemy wjechać na przeszkody. I zresztą instruktor najlepiej wam powie, czy dasz radę, czy nie dasz rady. Albo czy na przykład twoje umiejętności się pozwalają, ale wiemy, czy na przykład się zepniesz za mocno. Tutaj została nam grupa, która jest mocno terenowa i ładujemy kamień. Ładujemy kamień! Pierwszy raz dla mnie w bike parku, w ogóle pierwszy dzień, jest super. Bałem się na początku, że to może nie będzie dla mnie, że to może trochę za wcześnie, ale nie wyobrażam sobie w ogóle lepszego startu z tym sportem, z tą zabawą, z tą ekipą, z tymi instruktorami. Bardzo duży postęp, tak zwany progres. Nie mogę się doczekać, czego dowiemy się jutro, co nas jutro spotka i czego się jutro nauczymy. Także super dzień, mega pozytywnie. Wrażenia po pierwszym dniu? Zajebiste. Podobało mi się najbardziej wszystko. Duży progres jak zwykle. Jazda z ekipą instruktorską w jeden dzień daje tyle co rok samemu. I to mogę już poświadczyć dwa razy, bo to jest drugi wyjazd, który daje niesamowitą satysfakcję, frajdę i uczucie takiego progresu, że ho. Dzisiaj pierwszy raz jeździłem na mokrych korzeniach i uczą pokory. Uczą pokory szczególnie na trawersach. Stawiasz tak, kolano, stawiasz, trafiasz, o, prawie.
Tak, kolego drogi, tak wygląda prześcieradło, które nakładamy na siedzenia. Mniej więcej tak. Jest to po to, że jak będziemy mieli ugłocone tyłki, to żeby w myśl zachować odpowiedni stan sanitarno-higieniczny, żeby było czysto i ładnie i solidnie. Dziękuję. Rozpoczynamy drugi dzień wyjazdu, ogólnie wyjazd dwudniowy daje bardzo dużo, bo możemy jeden dzień poświęcić z instruktorem, potem wieczorem mamy wideoanalizę, taki czas, żeby się zastanowić, trochę przyswoić i kolejnego dnia już dopiąć te rzeczy techniczne i naprawdę dużo osób potem na koniec mówi, że jednak te dwa dni to zdecydowanie więcej niż tylko kilka godzin z instruktorem. Lekkie zmęczenie, ale mamy siłę na dzisiaj, na dalszą jazdę. Na dalszą jazdę jesteśmy nastawione, żeby dalej się szkolić. Wczoraj był bardzo fajny dzień, pojeździłyśmy. Troszeczkę zmęczenia jest, ale tak starałyśmy się też rozłożyć siłę, żeby mieć dzisiaj siłę, żeby się czegoś jeszcze nauczyć. Moje wrażenia z wczorajszej jazdy są jak najbardziej pozytywne. Dużo treningu, ale dużo zmęczenia też, ponieważ trasy były mega trudne, downhillowe. Trochę wywrotek, kontuzji na szczęście nie ma. Na dzisiaj forma, jak na razie, zapowiada się bardzo dobrze. No zobaczymy, jak to wyjdzie na trasach. Że było fajnie, dobrze pojeździliśmy, fajne trasy, dobrze zrobione były całkiem. No, pośmigaliśmy ogólnie. Trochę chłodno jest, nie wiem, jak teraz pewnie śliskie. Ale nastawienie dobre. Powalczymy, ale będzie ciężko dzisiaj. Proszę pana, moc. Jest to towar niedrogi, ale dobry, sprawdzony. Miał. Dzięki temu będzie energia do jazdy jeszcze większa. Znajdujemy się w Bike Park Kołty. Jest to dosyć trudny bike park, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo szybki. Trasy są głównie terenowe. Moją ulubioną trasą tutaj jest czarna. Jest ona bardzo, bardzo trudna. Dodatkowo jest bardzo szybka. Warto jeździć trudne trasy, bo na takich trasach uczymy się przede wszystkim progresu swojego roweru, siebie. I warto jeździć na takich trasach z instruktorem, ponieważ zawsze wam podpowie, pokaże, jak to zrobić, jak zjechać, a przede wszystkim chodzi tutaj o bezpieczeństwo i stabilny progres. Na pewno fundamentem tych wyjazdów jest zgrana ekipa z Piotkiem, Natalią, Andrzejkiem. Od lat jeździmy razem, uczymy też ludzi, jak jeździć i na jakikolwiek wyjazd zagraniczny z nami pojedziecie, możecie mieć pewność, że to właśnie ktoś z naszej takiej ścisłej ekipy Derkit Mor was poprowadzi. Trafiacie na ludzi mega kompetentnych i to jest to, co jest dla mnie bardzo ważne. Może tych wyjazdów nie będzie dużo, może nie będą gdzieś daleko, ale zawsze będzie silna, dobra ekipa. Dzisiaj jeździłam z grupą średnio zaawansowaną. W tym składzie były dwie senderki, które naprawdę bardzo szybko jeździły, więc się mega jaram. To był super dzień, naprawdę pełno lapsów na wysokim poziomie. Tak jak na przykład taka ciekawostka, dziewczyny nienawidzą jazdy po korzeni, a teraz stwierdziły, że to jest kozacki bike park w Kołtach i jeden z ulubionych. Także naprawdę progres był niesamowity. Organizacyjnie wyjazdy u nas i tematy to jakby dla nas po tylu latach w tym sporcie. Wyjście na rower to jest dosłownie jak wyjście na zakupy do Żabki. Dlatego stwierdziliśmy, że będziemy po prostu przekazywać ludziom jak najłatwiej i bezproblemowo i na totalnym luzie wyskakiwać na rower co weekend. Dobrze!
Jak widzicie, grupa warszawska ruszyła już do domu, kończymy ten weekend. Masa emocji, jak widzicie, ja już naprawdę jestem mocno zmęczony. Jeżeli chcielibyście pojechać z nami, to na stronie destil.pl już niedługo pojawią się nowe terminy na przyszły rok. Jak widzicie, wyjazdy są niesamowite. To nie jest tylko jazda, to nie jest tylko nauka, ale to jest super wyjazd z ekipą naprawdę dobrą, progresywną. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Będzie ten, napisy końcowe. Napisy końcowe będzie? Tak nostalgicznie mam spojrzeć w okno, spojrzeć na ciebie i powiedzieć, tyle lat już w tripie jeżdżę z kolegami i nie tylko. Tak? Ty już nagrywasz, czy nie? No. Czekaj.